26 kwietnia w piątek. Witam Was, drodzy, i bardzo serdecznie zapraszam, by wysłuchać słów, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. I tak słowa Starego Testamentu czytam z Księgi Kaznodziei Salomona, gdzie w 12 rozdziale, w 13 wersecie te słowa znajdujemy. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Zaś słowa Ewangelii czytam Ewangelisty Marka, gdzie w 12 rozdziale, 29 do 31 wersetu te znajdujemy słowa. Jezus mówi: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Drodzy, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze mapy w wydaniu papierowym. Ja muszę powiedzieć, że trochę tych map jeszcze mam, dlatego że kiedyś, no, jeśli wybieraliśmy się w jakąś podróż, to myślę, że każdy z nas zaopatrywał się w mapy samochodowe, czy to poszczególnych państw, czy to poszczególnych miast, bo jeśli chcieliśmy gdzieś dojechać, to musieliśmy najpierw przestudiować mapę, zobaczyć, jakimi drogami pojedziemy, na co należy uważać, a potem już w trakcie drogi na pewno każdy z nas bardzo uważnie śledził wszystkie kierunkowskazy, znaki, nakazy po to, aby bezpiecznie dotrzeć do celu. Dziś myślę, że większość z nas, jeżeli ma mapy, to jeszcze te papierowe, to raczej właśnie gdzieś mamy w zakamarkach ukryte, dlatego że no, chyba nie jest tajemnicą, że dzisiaj większość z nas posługuje się mapami w wersji elektronicznej, różnego rodzaju mapy możemy ściągnąć, ale zasada jest dokładnie ta sama. Chcemy, aby mapa bezpiecznie doprowadziła nas do celu, aby wskazała nam drogę, wskazała nam zagrożenia, wskazała drogę, którą najlepiej w danej chwili pojechać. No właśnie, bo chcemy bezpiecznie dotrzeć do celu. I może jest to duże uproszczenie, ale chcę Wam powiedzieć, że dla mnie przykazania Boże, te, które mamy zapisane na kartach Starego i Nowego Testamentu, to przykazania, które są trochę jak właśnie mapa, obojętnie czy w wersji analogowej, czy w wersji cyfrowej. Ta mapa chce nas bezpiecznie doprowadzić przez drogę naszego życia. Drogę, którą jest Jezus Chrystus. Drogę, która jest prawdą, drogę, która jest życiem. I właśnie po to, aby gdzieś na tej drodze nie pobłądzić, właśnie po to, aby gdzieś z tej drogi nie zboczyć, a nie trafić w ślepą ulicę, potrzebujemy tych przykazań, które są naszymi kierunkowskazami. Dlatego, drodzy, przed tym najdłuższym weekendem, jaki możemy mieć w Europie, życzę Wam dobrej drogi, gdziekolwiek jedziecie, gdziekolwiek chcecie wypocząć, ale pamiętajcie, że każdego dnia naszego życia, nie tylko na długi weekend, mamy najlepszą mapę naszego życia. Boże Słowo, proszę, czytajcie, zapoznajcie się z tymi przykazaniami. Niech one Was prowadzą przez całe Wasze życie. A ja życzę Wam dobrego wypoczynku, jeśli gdzieś się udajecie, i po prostu zwyczajnie Bożego błogosławieństwa, bo to jest najważniejsze. Zostańcie z Bogiem.